Czy pamiętasz, dziewczyny, jak dorodne maliny, co rwaliśmy garściami, poprosiły się rwać? Już nie wspomnę dziś o tym, jakie potem kłopoty dźwigał człowiek ze sobą co dnia. Lecz kobiety niestety mają także zalety i tego do dzisiaj nie odbierze im. Mają duszę i ciało, ale nam było mało. I w pogoni za szczęściem gubiliśmy się w ciągu. Z kobietami to różnie bywało. Było lepiej, było gorzej lub wcale. Zawsze więcej się chciało, kilka nawet płakało. Gdy padało to słowo, odchodzę. Z kobietami to różnie bywało. Muszę przyznać się dzisiaj wam szczerze. Jednej było za dużo, drugiej było za mało. Kto kobietę zrozumie, już nie wiem, już nie wiem. Dzisiaj w wieku dojrzałym człowiek w uczuciach jest stały, a urodą w tym wieku jest twa mądrość, kolego. I choć ciało już marne, to panienki figlarne tak nas kuszą urodą co dnia. Bo niestety kobiety włączyliśmy do diety i na zdrowie na pewno wychodzi to nam. Czasem jednak wspomnienia, jakieś senne marzenia, ściągasz znowu kłopoty. Zapomnijmy już o tym, że z kobietami to różnie bywało. Było lepiej, było gorzej lub wcale. Zawsze więcej się chciało, kilka nawet płakało. Gdy padało to słowo, odchodzę. Z kobietami to różnie bywało. Muszę przyznać się dzisiaj wam szczerze. Jednej było za dużo, drugiej było za mało. Kto kobietę zrozumie, już nie wiem. To różnie bywało. Było lepiej, było gorzej lub wcale. Zawsze więcej się chciało, kilka nawet płakało. Gdy padało to słowo, odchodzę. Z kobietami to różnie bywało. Muszę przyznać się dzisiaj wam szczerze. Jednej było za dużo, drugiej było za mało. Kto kobietę zrozumie, już nie wiem, już nie wiem. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union, który rozpoczęliśmy piosenką w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka i Daniela Olbryskiego. Dziś oraz w kilku następnych programach przedstawimy Państwu fragmenty filmu dokumentalnego pod tytułem Kanadyjskie Kaszuby, opisującego historię i zwyczaje pierwszych polskich osadników w Kanadzie już od 1848 roku przybywających w okolice położonego w prowincji Ontario Birds Bay. Film autorstwa naszego wieloletniego współpracownika Henryka Bartula został nagrodzony w 1998 roku na 13. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmowym w Niepokalanowie.
Kanadzie, w prowincji Ontario, jest takie miejsce sercom polskim bliskie, popularnie zwane Kaszubami. To tu w drugiej połowie XIX wieku zaczęli przybywać pierwsi polscy emigranci z Kaszub. Zmęczeni dokuczliwą biedą oraz prześladowaniami ze strony zaborcy pruskiego, opuszczali ziemię praojców, aby osiedlać się w kanadyjskiej puszczy. Znaczy farma, jak robią, bo pierwi, to ty cały je palaj, to farma zarzucona z mlenaciem, a pierwi, bo fale pala, bo klin, bo co ty ludzie robili fale i porpus w lesie głębili, kominie zbierali, teraz są osykla. Nie prowadzaj się. Jutro już nie drażą cepami, ale moja matka i ojciec drażą cepami. Będzie zimno, bo dobry mróz, bo albo ciepło, bo w miątku z doma, to nie stał tak puszczać, bo zbudzi. Nie prowadzaj, nie? Pewnie, mówisz, prawić. Jak mogę chodzić mały? Tak. Ojciec zbierał kamienia 90 lat. Dobrze, 90 lat. Yeah, my name is John Rakowski. This is my father. And he's going to be 97 years old. His grandfather came from Poland in 1863, and they came to Renfrew, and they had to walk from Renfrew here to the Kashubi area here, which probably took him about 3-4 days to get here. Eh? And they just came here, they walked right into the bush and start making a living. Eh? Dziewczyny mają pierzyni, a jasną słają sobie spaw za grochowini. Juhu! Ta opalka za ten rozwój. Ja. Tu jest Wyst, co jest blisko, ponad 100 lat stary. To jest, wszystko jest drewna zrobione. To mój ojciec i dziadek to jutro na farmie. To bo to pierwszy wjazd to było tu w tym czasie. Inci wjazdów nie było w tym czasie. To bo najpierwszy co było tu było zrobione. No jak to? Ci Polacy przyjechali do Kanady z Kaszubów, z Polski. No to przyjechali tu do Kanady, to nie mieli sposobność, żeby zajść do sklepu i kupić sobie mąki. Co bo zrobili sobie i kloski, i placki i tak jedno z drugim. No, to musieli sobie wymyślić coś takiego, co by mogli sobie zrobić ziarno z tego ziarna ta mąka. No i tak, taki Broton Johnson nazywał i wyciosał to z tego, z tej sosny. No i zrobił sobie kamienie, dwa kamienie, plaskate kamienie, jeden na spodku, jeden na wierzch. I no i tu stąd sobie ziarno tam, nawet środek i kręci tym. No i jak to by kręcił, to mąka zasypie tu. No i tak żyli, jak mogli. Osadnicy Kaszubcy przybyli do Kanady wówczas, kiedy tutaj zbudowano drogę kolonizacyjną Opeongo Road. Drogę Opeongo, która prowadziła od rzeki Ottawy aż do jeziora Opeongo, które w tej chwili jest położone w Algonquin Park. Początkowo znaleźli się osadnicy Irlandcy, którzy wzięli działki, znaczy ofiarowane im działki przez Kanadę wzdłuż drogi od Ottawy aż do tak zwanego obecnie Renfrew County. Później chętnych zabrakło i rozeszły się wiadomości, że dalsze tereny nie nadają się do osadnictwa rolniczego i w ogóle bardzo trudne, dzikie tereny. Wtedy Polska była jeszcze w zaborach i północna część Polski była pod ogromną presją Niemców, tak zwany Drang nach Osten. To naprzód, na wschód, co parli Niemcy. No, tam byli, w tych miejscach byli Polacy, Słowianie, Kaszubi. Byli biedni,
ponieważ prześladowani nie mogli osiągnąć niczego i zabierano im majątki, a innych wcielano do wojska. I wtedy właśnie wiadomości o tych terenach dotarły do Kaszubów i wówczas chęć emigracji coraz bardziej zaczęła wzrastać wśród tych ludzi. Także oni wówczas się byli chętni na wyjazd za ocean, a obietnica otrzymania 100 akrów dla poszczególnego osadnika, a 200 akrów dla całej rodziny wydawała im się niesłychanie ponętna. Przyjeżdżali bardzo trudnymi transportami przez Hamburg do Kanady. Były to statki, które przewoziły przeważnie drzewo, żaglowce. Niektórzy całymi tygodniami i miesiącami byli na morzu i dużo zginęło, umarło z wycieńczenia, z różnych chorób. Było dużo wypadków śmiertelnych, no i wtedy zaszywano tylko, czy okręcano tych ludzi, tych zmarłych w płótno i po prostu był pogrzeb, wrzucano do oceanu. A moja babka se urodzała na morzu i ona i została 5 lat. Ona przyjechała ze swoim mamką i ojcem z Polski do Kanady. I to ona nie miała żadnego papierów, I don't know how you say it, że ona się urodziła, bo ona się urodziła na morzu. To 7 miesięcy mi była nowa krąca, mój ojciec. Ja. I oni przyjechali wszyscy w gromadzie. Moja matka przyjechała i mój ojciec przyjechał, to ojcowie przyjechali. To wszystko w gromadzie przyjechali. To 7 miesięcy nowa krąca. A czemu oni tam wystawili? Bez Niemca. Oni musieli wystawić, bo Niemca na nich szło. Pierwsza grupa przybyła w 1858 roku, pierwsze rodziny i w 1859 roku otrzymali działki, które zostały zatwierdzone już w 1864 roku. Znaczy zatwierdzone po spełnieniu przez nich tych warunków osadnictwa, że wybudują dom pewnych rozmiarów i oczyszczą pewną ilość ziemi. Las chcą, drzewo z polu i płele zrobił. Zasuł zboże, zasuł bulwę, rzepa, wróci. I tak żył. I że robił, to jód. I nie robił, nie jód.
gdy przyszli tutaj, w te miejsca, myśleli, że to będą jakieś ziemie urodzajne. Tymczasem to były góry, skały. Prawie, że nie było gleby. Zaraz maleńko było tego, tej ziemi ornej, takiej, która by rodziła. To w 2-3 latach już później przestała rodzić. Trzeba było dalej karczować. Było trudno, bo drzewa były pod niebiosa. Tak jak to tu jeszcze ci starsi mnie mówili od Boga Ojca.